Nie wiem, czy pan widział, dzisiaj w Puszczy dzieje się w zasadzie to, o czym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu. Czyli co, ścinają zielonych, mówiąc im, pan się połamie razem z drzewem? Ekoterroryści się przykuli, przychodzą mundurowi i ich odkuwają od tych maszyn. A oni mówią, że ci lokalni to nie tak, jak mówili do tej pory, że oni są za tym, żeby puszcza była normalna, tylko mówią o tym, że puszcza ma być zarośnięta. Ja uważam, że nie powinno się wydawać forsy na odkuwanie tych zielonych. No wie pan, przypiał się na własną prośbę, policjant 3 razy ostrzega, jak facet nie chce zejść, to psikamy na niego wodą na przykład, tak długo, aż się odczepi. Albo leśnicy niech coś wykombinują, niech w nich rzucą mrowiskiem. I facet szybko będzie schodził. Czerwone mrówki, wie pan, bryłę taką trzeba zrobić, rzucić mrowiskiem w dziada i sam zejdzie grzecznie.